Ile potrzeba sesji prowokatywności, żeby to zadziałało? A może wystarczy jedna? Wiesz co, to znowu widzę moją prababcię, która mówi, nie wiadomo ile będzie trzeba talerzu zupy. Czy jedną się naje, czy będzie więcej chciał? I to pytanie mi trochę ją przypomniało. Wiesz co, trudno jest to powiedzieć, bo wszystko zależy i od człowieka, i od kontekstu, i od miejsca, w którym jest. Żeby nie mówić, że w trudności, czy problemie, w którym jest. Czy też, jeżeli to jest już proces terapeutyczny, to też jakby nad czym pracujemy w tej terapii. Czasami jest tak, że już po pierwszej sesji klient dociera tam, gdzie się boksuje i to jest ten moment, a potem już de facto pracujemy bardziej, nazwijmy to klasycznie, z interwencjami prowokatywnymi, ale już bardziej klasycznie. Czasami jest tak, że jeżeli pracujemy od początku do końca z sesjami prowokatywnymi, to zauważyłam, że 3-4 są takimi zmieniającymi, nazwijmy to tak. Czasami też jest tak, że prowokatywności używamy jako element w procesie, więc wszystko zależy od tego, czy jesteśmy w procesie krótszym, czy jesteśmy w procesie dłuższym, więc nie umiem ci odpowiedzieć tak, wiesz, w krótkim żołnierskim sposobie. Natomiast zauważyłam, że czasami jedna interwencja robi przewrotkę i de facto już dziękuję bardzo. A czasami jednak to jest to dłuższe. Natomiast najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, dla mnie przynajmniej czasami, jak ludzie przy okazji tego, czy jedna sesja, czy więcej, chwilę później pada pytanie, a czy ktoś ci klasnął drzwiami? W sensie, że wyszedł, nie? Po interwencji prowokatywnej, że wyszedł. To ja niestety nie mam takich doświadczeń. Proszę Państwa, jakoś ta prowokatywność, która bardzo często jest mylona z prowokacją, jakby w sposobie definiowania przez niektóre osoby, to wiesz co, to nikt nie wyszedł oburzony, nikt nie wyszedł, wiesz... Na pewno jest tak, że ludzie w pierwszym momencie są tacy, wiesz, zdezorientowani, ale co się tu dzieje? Ale ja już byłem u coacha i to... I, no i ja... Ale że ja... A mogłaby pani tak po prostu wprost, tak? A mogę prosić o jakieś konkretniejsze pytanie, bo to co pani teraz mówi i zadaje, to wie pani, to ja musiałbym się bardziej zastanowić. Nie? I, bo jednak ludzie przywykli do coachingu, gdzieś wiesz, jakby zaczerpnęli już tego coachingu, już widzieli różne książki z różnymi pytaniami, łącznie z książką pod tytułem ileś tam pytań w coachingu, nie? Więc oni przychodząc do ciebie już czegoś się spodziewają, nie? I nagle ten coach zachowuje się inaczej, mówi inaczej, robi inaczej i ale proszę panią, ale to jest który element z grą teraz, bo ja czytałem i to cytuję naprawdę klienta, nie? Bo ja czytałem, że to są takie 4 etapy i teraz proszę panią, to co się dzieje, to jest który etap? I wiesz, jakby też rozumiem, że klient potrzebuje się umiejscowić, a z drugiej strony, no nasza ludzka psychika ma to do siebie, że mamy łatwość w budowaniu scenariuszy, nie? Na temat problemu, rzeczywistości, na temat tego, na co mamy wpływ, na to, co nie mamy. I bardzo często te pytania dla klienta są już oczywiste, w sensie on już to przerobił. Więc on odtwarza płytę z odpowiedzią na dane pytanie. Nie mówię, że zawsze, ale jest to niebezpieczeństwo, nie? No i nagle jak spotyka się z prowokatywną interwencją, czy po prostu sesją prowokatywną, to okazuje się, że na to scenariusze nie mam.
No, oj, o tym w ten sposób nie myślałem. I, no i zaczyna się praca na serio. No? I czasami jest tak, że człowiek mówi, okej, okay, chcę głębiej się poprzyglądać, a czasami człowiek mówi, ale jednak wygodniej mi by było, gdyby pani tak, no, tylko zadawała pytania. Bo ten obraz, który ja widzę w sobie, to przez tą interwencję, przez to, co pani, co ja zobaczyłem, poprzez to, to tak. No. I wiesz, jakby to jest pytanie też, a propos, czy jedna sesja, czy dwie, czy trzy, czy więcej, to jest pytanie też o to, na ile człowiek naprawdę chce popracować, a na ile przyjść do coacha.